Paweł, ciężki mecz dla Ciebie, dużo pracy, dwie stracone bramki. Jak ocenisz to spotkanie? Tak, to był dosyć ciężki mecz. Mecz był dosyć otwarty, ale fajnie grała w piłkę, kontrolowała nas. Kilka sytuacji miała, udało się obronić kilka strzałów, złapać kilka dośrodkowań, ale niestety dwie bramki zostały puszczone przez nami. Gdzieś tam nie udało się wygrać tego meczu, szkoda, bo mieliśmy swoje sytuacje, no nie możemy dać bramki w 88 minucie, gdzie wygrywamy 2-1, mamy praktycznie cały mecz pod kontrolą i tracimy taką bramkę głupią. Szkoda, niestety musimy walczyć dalej. O czym rozmawialiście w szatni w przerwie, gdy też straciliście bramkę? Powiedzieliśmy sobie kilka męskich słów, tak, bo było gdzieś tam nieporozumienie w defensywie kilka razy, jeśli chodzi o grę właśnie z kontrataku Abi. Nie mogliśmy tego połapać, ale jak widać w drugiej połowie gdzieś tam już to lepiej wyglądało. Czy ta rotacja w bramce jakoś negatywnie wpływa na Twoją formę, na formę innych kolegów? Nie, myślę, że nie. Chyba się źle nie wyniję, więc jest dobrze. Konkurencja w bramce spora jednym słowem, tak? Tak, spora. Pomaga nam każdemu. Każdy wychodzi z tego jakoś, łapie powiedzmy doświadczenie, tak? Z każdym treningiem każdy stara się walczyć na 100% o swoje miejsce i każdemu to pomaga na pewno. Czuć było z boiska atmosferę derbów, ten doping kibiców żywiołowy? Tak, bardzo fajnie. Kibice są na poziomie ekstraklasy, więc tylko robić awanse po kolei i oby ich przychodziło jeszcze więcej, bo jak na widać na trzecią ligę przychodzi 4000 ludzi, to więc jest zapotrzebowanie na sport.